Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym, wszelkie sprawy i zagadnienia na plan dalszy. We shall never surrender. Overcome this premeditated invasion. The American people in their righteous might will win through to absolute victory. Nazywam się Michał Rapacz. A ja Mateusz Malik, i to jest podcast Beczka Prochu. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiejszy epizod poświęcimy relacjom III Rzeszy oraz Polski w latach 1933-39. Zanim przystąpicie do słuchania odcinka, upewnijcie się, że zostawiliście subskrypcję oraz dzwoneczek po to, aby być z naszymi produkcjami na bieżąco. Kwestie relacji polsko-niemieckich to temat niezwykle trudny, ale także bardzo interesujący. Kwestią dosyć oczywistą dla niektórych słuchaczy może być to, że skoro w 1939 roku wybuchła wojna, to przecież relacje polsko-niemieckie musiały być wcześniej fatalne. Odpowiedź na tę kwestię jest jednak niezwykle skomplikowana i o wiele bardziej rozbudowana niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, ale zanim przejdziemy do kwestii II wojny światowej, warto przybliżyć to, jak wzajemne relacje wyglądały jeszcze w czasach istnienia Republiki Weimarskiej. Do 1933 roku wzajemne relacje były raczej bardzo słabe. Często podnoszono kwestie związane z germanizacją w trakcie zaborów, poruszano także istotne kwestie walki o granice po odzyskaniu niepodległości. Polacy wspominali często wojnę polsko-bolszewicką oraz traktat z Rapallo, który przypominał czasy zbiorów i mógł sugerować, że niedługo Polska znajdzie się w ogniu pomiędzy Rosją a Niemcami, mimo to, że kraje wojowały niedawno wcześniej ze sobą w trakcie I wojny światowej. Kolejną kwestią było wolne miasto Gdańsk, które stało się terytorium spornym, mimo tego, że zostało uznane za nienależące do żadnego państwa, było tematem ciągłych debat i wzajemnych starć. Mimo wzajemnych punktów zapalnych, z powodu ustaleń traktatu wersalskiego, który spowodował znaczne osłabienie Niemiec, groźba zbrojnego konfliktu była stosunkowo niewielka. Niemcy miały bardzo ograniczone możliwości podejmowania działań o charakterze militarnym. Na przestrzeni lat 20. polityka innych państw, a zwłaszcza Francji w Wobec Niemiec zmieniła się. Istotnym z tej perspektywy jest zwłaszcza traktat w Lokarno, w którym Niemcy zyskali nienaruszalność granicy zachodniej, natomiast nie zagwarantowano nienaruszalności granicy zachodniej Polsce i Czechosłowacji. Niemcy włączono niedługo później także do Ligi Narodów, pojawiło się zatem pole do poruszania kwestii wzajemnych stosunków na arenie międzynarodowej. Kolejnym istotnym aspektem wzajemnych relacji była wojna celna, a następnie od czasów 1929 roku i krachu na giełdzie światowego kryzysu. W Niemczech zaczęli rządzić konserwatywni politycy, czasami wprost nawołujący do rewizji granic z Polską. Podsumowując w takim telegraficznym skrócie, przedstawiliśmy, że do roku 1933 relacje polsko-niemieckie raczej nie były dobre, ale co zmieniło się po dojściu do władzy Adolfa Hitlera w Niemczech? W związku z krachem na giełdach w Nowym Jorku, co spowodowało, jak wiemy, międzynarodowy kryzys gospodarczy, Zatem nastąpiła radykalizacja całych społeczeństw. W Niemczech na fali tej radykalizacji wypłynęła partia NSDAP, która począwszy od... 1929 roku zaczęła się piąć coraz bardziej w sondażach, by w końcu stać się najliczniejszą partią w parlamencie. W tym początkowym okresie, kiedy pozycja narodowych socjalistów nie była tak silna, musieli oni wpisywać się w takie ogólnoniemieckie trendy, jeśli chodzi o relacje z Polską. Szczególnie, że narodowi socjaliści byli początkowo jednym z koalicjantów partii konserwatywnych, więc siłą rzeczy nawiązywali ideologicznie do konserwatystów niemieckich, którzy jak już wcześniej wspomnieliśmy, stosunki do Polski mieli, delikatnie mówiąc, negatywne. Dopiero po mocniejszym usadzeniu się w siodle, naziści i Hitler mogli zacząć prowadzić swoją własną politykę w stosunku do Polski, przynajmniej w początkowym okresie, która była właściwie totalnie odmienna i zrywała z całą dotychczasową tradycją niemiecką, jeśli chodzi o stosunki sąsiedzkie między Polską i Niemcami. Warto w tym momencie także pamiętać, że Hitler przede wszystkim stawiał na pragmatykę i zabezpieczenie polityki na swojej granicy wschodniej. Po to, aby poruszyć kwestie, które podnosił, nakreślając swoją politykę międzynarodową, czyli rewizję traktatu wersalskiego, remilitaryzacja nadrenii i, generalnie, zmienienie tego, co narodowi socjaliści uważali w Europie powersalskiej za najgorsze. Mówiąc o poprawieniu relacji polsko-niemieckich, na samym początku warto także rozdzielić niejako kwestie polityki i kwestie ideologii, bo warto też tutaj pamiętać, że Hitler jawnie w Mein Kampf nakreśla to, że Słowianie to jest rasa gorsza i, i z kwestii ideologicznych wynika to, że Polacy będą traktowani jako gorsi. Nakreślając zatem politykę zagraniczną III Rzeszy, mówimy, że dążyli oni do poprawy wzajemnych relacji z Polską. Aczkolwiek by były pewne kwestie, które mimo tego dążenia nie mogły zostać przez nazistów pominięte. Które terytoria były terytoriami wzajemnie spornymi między Polską a Niemcami w tamtym momencie? To przede wszystkim można mówić o terytoriach utraconych przez Niemcy w traktacie wersalskim na rzecz Polski. Czyli będzie to Górny Śląsk, Wielkopolska, ale także Pomorze Gdańskie. I o ile w dobie Republiki Weimarskiej decydenci niemieccy dążyli aktywnie do odzyskania tych terytoriów, tyle w przypadku Hitlera sprawa miała się nieco inaczej. Starając się realizować dobrosąsiedzką politykę z Polską. Starał się nie poruszać aktywnie tematu przynależności Wielkopolski, Górnego Śląska i Pomorza, ale były mimo wszystko punkty zapalne. Tu przede wszystkim trzeba mówić o wolnym mieście Gdańsku, a także kwestii korytarza. Pojawiały się pewne plany, chociażby autostradek terytorialnej, która miałaby właśnie połączyć niemieckie Pomorze Zachodnie z, z Prusami Wschodnimi. W połowie lutego 1933 roku niemieckie władze chciały ograniczyć polskie wpływy w tym mieście, na co Polska zareagowała wysłaniem większej ilości oddziałów piechoty. Tutaj pojawiają się plotki o zwanej wojnie prewencyjnej. Polacy chcieli wykorzystać te działania niemieckie. Piłsudski miał m.in. sondować w Paryżu gotowość Francji do wspólnej akcji zbrojnej przeciwko Niemcom. Ostatecznie ze względu na słabość wojskową Francji zaniechano tego pomysłu. Francuska prasa w tamtym okresie miała pisać, że wojna prewencyjna to jest coś takiego jakby chory, który dowiedział się o ciężkiej chorobie, chciał popełnić samobójstwo. Ale mimo wszystko same te sondaże sprawiły, że Niemcy cofnęły się z tego wolnego miasta. W związku z polityką dobrosąsiedzką, którą Niemcy starali się prowadzić od 1934 roku, Temat wolnego miasta był stopniowo wyciszany, jednak cały czas pozostawał swego rodzaju cierniem w relacjach polsko-niemieckich. Cierniem, który ostatecznie w 1939 roku doprowadził do rozejścia się obu państw. Kolejnym elementem w relacjach między Polską i Niemcami był tak zwany Pakt Czterech. Była to swego rodzaju idea powrotu do koncertu mocarstw z XIX wieku, w którym te mocarstwa, czyli Wielka Brytania, Francja, Włochy i Niemcy, mogłyby realizować ustalenia bez porozumiewania się z państwami mniejszymi. No chociażby to było zagrożenie dla Polski o tyle, że. Mocarstwa te bez konsultacji z nią mogły doprowadzić do zmiany granicy polsko-niemieckiej. Tego też względu polska dyplomacja bardzo mocno sprzeciwiała się wejściu tego paktu w życie. Ostatecznie on nie przed życie ze względu na fakt, że Francja i Niemcy nie ratyfikowały jego postanowień, ale to było pewne zagrożenie i też pewna zadra w tym momencie, jeśli chodzi o relacje polsko-niemieckie. I tutaj właśnie. Płynnie zarysowując ten początek relacji Polski z państwem Adolfa Hitlera, pojawia się motyw podpisania paktu o nieagresji, czy takiego momentu, w którym te relacje zaczynają mierzać w coraz lepszym kierunku. Może mógłbyś nam powiedzieć, kiedy w ogóle pojawił się ten plan podpisania tego paktu o nieagresji i co on zmieniał w tych relacjach. Zanim przejdziemy do kwestii paktu o nieagresji, warto tutaj wspomnieć o zmianie na fotelu polskiego ambasadora w Niemczech. Od 1933 roku tę funkcję pełnił Józef Lipski. W 1932 roku, natomiast ministrem spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej, został Józef Beck, zaufany człowiek z kręgów Piłsudskiego. W październiku 1933 roku Niemcy wystąpiły z Ligi Narodów. Na co Józef Piłsudski zareagował wystosowaniem propozycji zawarcia paktu o nieagresji. Niemcy miały być w tamtym momencie elementem w grze dyplomatycznej. Marszałka Piłsudskiego, o czym najlepiej świadczy fragment listu Beka do Wieniawy Długoszewskiego z 1939 roku. Komendant przewidział kiedyś kłopoty, jakie wynikną z niezdrowych romansów z Niemcami, pisał minister. Uważał jednak, że nie dojdziemy do rozsądnego układu z państwami zachodniej Europy, jeśli bodaj przez jakiś okres nie stworzymy własnej polityki polsko-niemieckiej. Niemieccy konserwatyści nie chcieli jednak przyjęcia tegoż traktatu, ale Hitler miał tutaj decydujący głos. Wypracowano kompromis i traktat nazwano deklaracją o niestosowaniu przemocy. Podpisany został przez ministra spraw zagranicznych Rzeszy Konstantina von Neurata oraz Józefa Lipskiego, ambasadora Rzeczypospolitej w Berlinie. Sam Lipski pojawia się na kartach dziennika Goebbelsa. Naczelny propagandzista III Rzeszy pisał o nim. 4 grudnia 1933 roku, wczoraj. Na meczu piłki nożnej Polska-Niemcy. Dobrze mi się rozmawia z polskim posłem Lipskim. On jest rozsądny. Gra bardzo płynna, w ostatniej minucie 1-0 dla Niemiec. 19 grudnia 1933 roku, wczoraj. W biurze załatwienie reszty spraw. Ekscelencja Lipski. Omawiam z nim stosunki niemiecko-polskie. Przeciwko bolszewizmowi. Delikatnie przeciwko Francji. Niemcy chcą modus vivendi. Hitler jest otwarty. My wobec młodej generalicji nie są obciążeni tradycją. Lipski robi na Hitlerze duże wrażenie. Tęga głowa. Z kręgu Piłsudskiego. Mam życzenia i on także. Przede wszystkim w odniesieniu do prasy. Józef Goebbels odegrał istotną rolę w procesie odprężania stosunków między Rzeczą Pospolitą Polską a III Rzeszą. W jego dziennikach można zauważyć w tamtym momencie wzrost zainteresowania Polską i Polakami. Hitler natomiast w poprawie stosunków polsko-niemieckich widział rozwiązanie taktyczne. Jest to moment, kiedy reżim narodowo-socjalistyczny chce skupić się na kwestiach wewnętrznych, a także, kto Niemcy mówili w cudzysłowie, z radzieckiego traktatu wersalskiego oraz na przyszłej odbudowie armii. Pokojowe nastawienie Hitlera ma pokazać, że Trzecia Rzesza nie jest państwem ekspansywnym. W tamtym momencie nie był wykluczony także specjalny przyszły sojusz polsko-niemiecki, gdyby Polska pogodziła się z rolą junior partnera w stosunku do III Rzeszy. Piłsudski z kolei był widziany jako wódz, który pokonał bolszewików w 1920 roku. Lobbowano zatem, żeby zachęcić Polaków do sojuszu i współpracy przeciwko Sowietom. W czerwcu 1934 roku Józef Goebbels wyruszył z misją do Polski. W tamtym momencie pisał 13 czerwca 1934 roku Czuję się wypoczęty i gotów do walki. Polska prasa pisze dobrze. Jutro w południe odlot do Warszawy. Żeby się udało. Opisuje także bezpośrednio swoją misję dyplomatyczną do Polski. 16 czerwca 1934 roku pisał. Środa. Ostatnie prace w ministerstwie. Potem w drogę. Ludzie życzą mi wszystkiego najlepszego. Ogromny samolot Hindenburg. Wielkie pożegnanie. Lipski. Bardzo miły. Magda i Helga. Ta słodka. Następnie w górę. O godzinie 12.00 nisko nad Polską. Pędla nad Warszawą. Świeci słońce. Całkiem wielkie powitanie. Minister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki, profesor Zieliński. Pełen godności uczony. Wielka sensacja. Ogromne kordony policyjne. Zachowuje się naturalnie do miasta. Żadnego specjalnie dobrego wrażenia. Zbyt niejednolite. Do poselstwa. Moltkowie bardzo mili. Oni i żona. Cała ulica odgrodzona. Na zewnątrz stąpają policyjne konie, przez godzinę odpoczywam. Potem wielki moment. Zebrała się cała śmietanka towarzyska Polski. Zostaje bardzo serdecznie powitany przez profesora Zielińskiego. Napięcie aż zapiera dech w piersi. Przy burzliwych oklaskach na podium. Następnie przemówienie. Najpierw bardzo ciężko, potem się przemagam. Zakończenie bardzo dobre. Ogromna owacja. Zieliński. Cudotwórca. Jestem szczęśliwy. Śmiertelnie zmęczony z powrotem do poselstwa. Tam był cały gabinet. Beck gratulował. Wieczorem wielki bankiet. Są tam Kozłowski i Beck. Mam długą rozmowę z Beckiem, który wypowiada się bardzo otwarcie na temat wewnątrzpolitycznych stosunków w Polsce. Kozłowski. Premier jest śmiejącym się kawalarzem. Żaden światły umysł. Bankiet bardzo wystawny. Mój wykład spotyka się z najlepszym odbiorem. Odniosłem wielkie zwycięstwo. Poznaję nieskończenie wielu ludzi. Młodzi Polacy, młodzi nacjonaliści, realiści w polityce, wojskowa klika. Dużo się uczę. Moltkowie są szczęśliwi. Bardzo późno do łóżka, mój wielki dzień. Czwartek. W południe złożenie wieńca przy grobie nieznanego żołnierza, wielkie ceremonie, z kompanią honorową, i tak dalej. Wszystko bardzo dostojnie. Prasa bardzo pozytywnie o moim wykładzie: wpisanie się do księgi gości prezydenta państwa, zwiedzanie Zamku Królewskiego, wspaniałe Gobeliny. Przejazd przez Warszawę, dzielnica żydowska, smród i pełno brudu, wschodni Żydzi. Tacy oni są. Rozmowa z Bekiem o wymianie kulturalnej. On jest przyjazny i przebiegły, jak wszyscy Polacy. Obiecuje wszystko i nic. Także tej sztuki musimy się nauczyć. Pod tym względem Polacy nas wyprzedzają i nie wolno nam sobie robić żadnych złudzeń. Wielkie śniadanie u Beka. Bardzo miło i stylowo. Zdobywam sobie uznanie. Zasłużyłem na to. Znowu poznaję całą masę ludzi. Polacy są rozbudzonym narodem. Warstwa rządząca jest wojskową kliką, która ma bardzo niewiele wspólnego z narodem. Godzina przerwy. Następnie do Piłsudskiego. Francuzi chcieli to udaremnić, ale to się nie udało. Marszałek jest faktycznie chory, ale rozmawia ze mną prawie godzinę. Bardzo jovialny i szarmancki. Na wpół Azjata. Schorowany. Stary rewolucjonista. Jeszcze starszy niż Hindenburg. Ale jasność umysłu żołnierza. Armia jest generalnie dobra. Piłsudski trzyma Polskę w swoich rękach. Wielki człowiek i fanatyczny Polak. Nienawiść do ludzi i wielkiego miasta. Despota, jak sądzę. Podczas rozmowy sypie anegdotami. Na jego życzenie zostaliśmy razem sfotografowani. Piątek. Wcześnie wyjazd. W towarzystwie policji na lotnisko. Wielkie pożegnanie. Polska prasa bardzo dobra. Do Krakowa. Znowu wielkie powitanie. Z perfekcyjną uprzejmością. Katedra na Wawelu. Mnóstwo skarbów sztuki. Wiele z Niemiec. Norymberga. Zamek Królewski. Cudowne dywany i gobeliny. Ci Polacy są tak dumni ze swojej historii. Kościół Franciszkanów z cudownymi nowymi oknami, Stary Uniwersytet, tu studiował kopernik, stara tradycja, muzeum narodowe, współcześni polscy malarze z polotem i potencjałem, kościół mariacki, ten ołtarz, wspaniałe, cudowne dzieło, jestem kompletnie porażony. Krótkie spotkanie z kolonią niemiecką, bardzo przyjaźnie. Śniadanie wszyscy dostojnicy pale się już do odlotu, lotnisko, w górze. AD Polsko. Międzylądowanie we Wrocławiu. Gazety. Pochłaniam je. Führerowi idzie świetnie. Wierzę, że to będzie sukces. Do Berlina. O godzinie 7.45 na miejscu. Magda z dziećmi. Lipski. Bardzo miły. Opowiadam. Polski minister spraw wewnętrznych zginął w zamachu. To mogło się również mnie przydarzyć. Przekazuję telegraficzne wyrazy współczucia. Do domu. On o Włoszech, ja o Polsce. On o Mussolinim, ja o Piłsudskim. Omówiliśmy tutaj kwestię podejścia Józefa Gebelsa do stosunków międzynarodowych, a także te pierwsze trudne kontakty nazistów z Polakami. Czy Polsce zależało na dobrych relacjach z trzecią Rzeszą? W dokumentach polskich z tamtego okresu podkreśla się przede wszystkim znaczenie tej deklaracji, o której mówię, deklaracji o niestosowaniu przemocy, jako takiego dokumentu, który miał stanowić tzw. polityce równowagi, zwanej też polityką równej odległości. Chodzi chodzi tutaj o zachowanie równowagi politycznej między Związkiem Radzieckim a Niemcami. Tutaj na pierwszy plan wysu wysuwał się Józef Piłsudski. On był do końca swojego życia głównym autorem całej polityki zagranicznej Polski. On podejmował wszystkie najważniejsze decyzje. On też sformułował takie dwa główne filary, które były podporą wtedy polskiej polityki zagranicznej. Filarem pierwszy była właśnie normalizacja stosunków z dwoma wielkimi sąsiadami Polski, czyli z Niemcami i Związkiem Sowieckim. To jest właśnie ta polityka równych odległości. Filar drugi to było utrzymanie sojuszu z Francją i z Rumunią. Piłsudski w 1935 roku umiera. Już w tych ostatnich latach był bardzo schorowany. Czy Piłsudski łożu śmierci, przekazuje wskazówki dotyczące prowadzenia polityki międzynarodowej ministrowi spraw zagranicznych Józefowi Beckowi. Beck będzie główną postacią, która będzie realizowała tą politykę od 1935 roku do klęski polskiej kampanii wrześniowej. Jakie były te wskazówki? Piłsudski uważał, że należy podtrzymać dobre stosunki z Niemcami i Sowietami najdłużej, jak tylko można. Jednocześnie utrzymując sojusz z Francją i o ile to będzie możliwe, starać się wciągnąć Brytanię w relacje sojusznicze z Polską, i tutaj trzeba Przypomnę, że ta poprawa relacji z państwem niemieckim była o tyle istotna, że stosunki z Francją były bardzo dalekie od ideału. Mimo um, istnienia sojuszu od 1921 roku, te relacje nie były najlepsze. Piłsudski zresztą też nisko oceniał możliwości tarne Francji. No tu mamy chociażby ten przykład wojny prewencyjnej, której Paryż nie chciał wziąć udziału. Dodatkowo czas, powiem, że to z samego Paryża wychodziły, wychodziły inicjatywy rozluźnienia sojuszu z Polską. Paryż miał też innych sojuszników na, na Franse Wschodniej, przede wszystkim Czechosłowację, która była większym priorytetem dla Paryża, a która miała bardzo napięte stosunki z Polską. Są też ten problem relacji francusko-polskich, wynikający właśnie z bezpośrednio z tego stosunku Czechosłowacji do Warszawy. Dzięki tym działaniom Piłsudskiego udało się unormować granice. Polsko-niemiecką, związane to było z tym podpisaniem deklaracji o niestosowaniu przemocy, o której tu przed chwilą mówiliśmy. I polscy politycy przewidywali, zresztą słusznie jak się okazało, że Hitler będzie starał się skierować swoją politykę ekspansji w kierunku południowo-wschodnim, czyli przede wszystkim kwestia Austrii, która już pojawiała się jeszcze w Republice Weimarskiej od podpisania traktatu wersalskiego, a także w dalszej kolejności kwestie Sudetów i samej Czechosłowacji. Ale też obawiano się, co będzie potem, tak że takie rozwiązanie nie będzie trwało wiecznie, bo w końcu te państwa będą mogły wpaść pod panowanie niemieckie i wtedy w takim kierunku skieruje się dalsza ekspansja Niemiec. Tego się właśnie obawiano. Też można dodać, że sam Beck w 1935 roku Uważał, że upadek tych dwóch państw, czyli Austrii i Czechosłowacji, jest właściwie procesem nieuchronnym. To też odpowiadało tezą Piususkiego, który wspominał, że te kraje są po prostu chorymi państwami Europy i w końcu one staną istnieć. Obaj panowie sądzili, że Austria właśnie wcześniej czy później powinna znaleźć się pod kontrolą Niemiec, To zresztą też było zgodne z doktryną samostanowienia narodów. Sami Austriacy w tamtym momencie nie czuli jakiejś odrębności narodowej i chcieli znaleźć się w państwie niemieckim. Natomiast co do Czechosłowacji, to tutaj relacje były bardzo personalne, bo i tutaj szczególnie Bek, który nienawidził osobiście i Czechosłowacji, i kierownictwa państwa czełosławskiego, przede wszystkim Benesza, uważali, że to jest po prostu sztuczny twór. I tu można nawiązać do niemieckiego określenia Sezonstadt, które było użyte w stosunku do państwa polskiego. Polska też według tych decydentów w okresie Weimaru miała być takim państwem sezonowym, z niestabilną sytuacją wewnętrzną, problemami z mniejszościami narodowymi, które miało się wkrótce przy jakiejś większej lub mniejszej zawierusze międzynarodowej po prostu rozpaść. Beck przewidywał, że w końcu ta ekspansja w kierunku południowo-wschodnim prowadzona przez Niemcy się wyczerpie. I zauważał, że prędzej czy później utrzymywanie tej polityki równych odległości między Rzeszą a Związkiem Sowieckim stanie się niemożliwe i dojdzie do konfliktu właśnie z jedną ze stron, czyli albo ze Związkiem Sowieckim, albo właśnie z Niemcami. To też będzie przyczynkiem do późniejszych rozważań w polskim MNZ-cie do tego, jaką politykę zagraniczną prowadzić. Szczególnie na przełomie roku 1938 i 1939. Sama śmierć Piłsudskiego nie odbija się bez echa w Europie. Komentuje ją także Goebbels w swoich dziennikach, pisząc 13 maja 1935 roku. Niedziela. Wczoraj wieczorem marszałek Piłsudski zmarł. Źle. Źle. Polska traci swojego najlepszego człowieka, a my, najważniejszą figurę w wielkiej grze. 15 maja 1935 roku. Wszystkie zdarzenia przesłonięte przez śmierć wielkiego marszałka. Odszedł prawdziwy człowiek. Jeden z tych, którzy tworzyli historię. Poniedziałek. Z Führerem omówienie sytuacji po śmierci Piłsudskiego. Czy Beck się utrzyma? Rozstrzygające pytanie, dla nas niemal pytanie życiowe, paryska prasa już triumfuje. Po południu zagłębiam się w życie wielkiego żołnierza, życie bohatera. Wiele cierpień, wiele osiągnięć. Najwybitniejszy syn polski. Jego przemówienie w Sejmie w 1926 roku. Gering do Warszawy na pogrzeb Piłsudskiego. Mimo pewnych uszczypliwości względem Polski, można na podstawie wspomnień Goebbelsa w latach 30. dojść do wniosku, że działał on niewątpliwie z inspiracji Hitlera. Pełnił pewną funkcję mediatora czy też promotora inicjatyw, które miały ułatwić zbliżenie polsko-niemieckie, a także zlikwidowanie wzajemnych antagonizmów, zwłaszcza tych z czasów Republiki Weimarskiej. W latach 30. także Herman Gering szukał sojuszu z Polakami przeciwko Rosji, który będzie nosił w przyszłości miano paktu antykominternowskiego i o tym nagraliśmy w formie krótkiego materiału film, do którego w tym momencie odsyłamy na temat tego, w jaki sposób Gering polował w Polsce, ale możemy powiedzieć w zasadzie dwa słowa, że same polowania nie pełniły jedynie funkcji takiego miłego spędzenia czasu, ale były dobrą okazją do rozmów. I w tamtym momencie Gering starał się bardzo intensywnie zachęcić Polaków do przystąpienia do paktu wymierzonego w związek sowiecki, ale jak się okazuje, przynosiło to zamierzonego skutku. Polacy raczej nie byli zainteresowani taką formą wzajemnej współpracy. Czy mógłbyś zatem skomentować, czy Polacy rzeczywiście chcieli wiązać się jeszcze bliżej z Niemcami, czy faktycznie ta polityka równych odległości to jest to, co powinniśmy uznać za jak najbliższe prawdzie. Tak jak już wspomnieliśmy, ta poprawa relacji z Niemcami była pewną funkcją w polityce zagranicznej Polski, która miała służyć wywarciu presji na państwa zachodnie i odnowieniu chociażby tego sojuszu z Francją, czy wciągnięciu właśnie Wielkiej Brytanii do tej gry geopolitycznej w Europie Środkowej. Można też spojrzeć od strony niemieckiej. Jakie znaczenie miał ten sojusz polsko-niemiecki dla Berlina? Otóż Hitler w marcu 1935 roku zaczyna powoli łamać postanowienia traktatu wersalskiego. Mamy decyzję o wprowadzeniu powszechnej służby wojskowej, na co nie zareagowali alianci. W 1936 roku, w obliczu konfliktu włosko etiopskiego na którym skupiona była opinia międzynarodowa, Hitler podejmuje decyzję o okupacji nad Reni, co również nie wywołało reakcji, szczególnie Francji. I tu jest warto zaznaczyć, że Polacy już wtedy, mimo tych, tego ocieplenia. W stosunku z Niemcami, podnosili w Paryżu, że właściwie te działania Hitlera oznaczają kasus federis, Czyli jeżeli Francja zdecydowałaby się na wystąpienie zbrojne przeciwko Niemcom, w tamtym momencie Polacy najprawdopodobniej poparliby te działania. No jednak, podobnie jak w tej ofercie o wojnie prewencyjnej w momencie dojścia Hitlera do władzy, Francuzi nie zareagowali. I tutaj trzeba zaznaczyć, że Sambek rozumiał to, że te dobre stosunki polsko-niemieckie służą też interesowi samych Niemiec, bowiem dawało to wytchnienie Niemcom na wschodniej granicy i umożliwiło działania na innych kierunkach, o których właśnie wcześniej powiedziałem. Dodatkowo Beck zakładał też logicznie, że, że właściwie Polska nie podda się Berlinowi bez walki. Jeżeli Berlin będzie chciał ją podporządkować, to tylko będzie mógł to zrobić siłą. A to oznaczałoby wojnę i to najprawdopodobniej wojnę na skalę europejską. Beckowi wydawało się, że taka wizja wojny będzie odstraszać Hitlera. Że on nie będzie chciał pójść na coś takiego, że oczywiście będzie próbował realizować jakieś w formie rewizji terytorialnych, właśnie rewizję tego traktatu wersalskiego ale nie zdecyduje się na pełno skalową wojnę europejską. To się miało z pewną taką psychiką Hitlera, ale nie tylko Beck nie doceniał tego, także właściwie resta polityków europejskich też tego nie rozumiała, że Hitler zmierza do budowy Imperium Niemieckiego na gruzach dotychczasowego układu sił. Politycy europejscy dopiero zaczęli dostrzegać te zamierzenia i cele Hitlera w 1939 roku, a właściwie nawet w drugiej połowie tego 1939 roku, dopiero po aneksji reszty Czechosłowacji. Warto tutaj przytoczyć fragment z dzienników Józefa Goebbelsa, w którym to w fragmencie... Goebbels odsłania prawdziwe powody ocieplenia stosunków z Polską. 2 grudnia 1936 roku. Państwa autorytarne Polska, Austria, Jugosławia, Węgry nieodporne na kryzys. Jedyne świadome antybolszewickie państwa Niemcy, Włochy, Japonia dlatego układy z nimi. Dojdzie Anglia, jeśli we Francji wybuchnie kryzys. Z Polską małżeństwo z rozsądku, a nie z miłości. Umożliwiło nam zbrojenia. Mniejsze problemy odgrywają wobec rozstrzygnięć światowych podrzędną rolę, dlatego w miarę możliwości odłożyć je na bok. Tutaj warto też zaznaczyć, że na dobrych relacjach polsko-niemieckich nie korzystała tylko strona niemiecka, bowiem Polacy otrzymali także poparcie od Niemiec w tzw. kwestii litewskiej. W 1938 roku, na wiosnę, Polacy wysłali ultimatum do państwa litewskiego, z którym przez okres praktycznie całego, którym od zajęcia Wilna przez oddziały polskie, nie mieliśmy oficjalnie stosunków dyplomatycznych. To ultimatum właśnie dotyczyło nawiązania stosunków dyplomatycznych między oboma państwami. Hitler w tym momencie doradzał Litwinom przyjęcie po prostu tego polskiego ultimatum, a także gdyby miało dojść do jakiegoś konfliktu, to obiecywał Polsce współpracę wojskową. Tutaj nie była też jakaś empatia niemiecka czy czysta przyjaźń, ale Niemcy miały własne interesy na Litwie. Otóż po traktacie wersalskim utraciły one ważny port nadbałtycki Kłajpedę i liczyły, że jakiś potencjalny konflikt polsko-litewski, czy właściwie potencjalna wojna, sprawi, że będą mogły ten port odzyskać. I tutaj też jako ciekawostkę można podać przychylną reakcję Włochów to polskie ultimatum w stosunku do Litwy. I to też będzie istotne w kolejnym odcinku, gdy będziemy omawiać koncepcję tzw. trzeciej Europy Józefa Becka, której Włosi mieli pełnić bardzo istotną rolę. Czano w swoich dziennikach komentuje to polskie ultimatum. Nie interesujemy się losem Litwy, ponieważ ta sprawa nas nie dotyczy. Poza tym jesteśmy przyjaciółmi Polski, a przyjaciołom zwyczajowo przyznajemy rację. Przez sam fakt, że są przyjaciółmi, nawet jeśli się mylą. Ale to ostatnie, dodałem, nie wchodzi w grę. Komentuje także Goebbels. 19 marca 1938 roku. Bacznie przygląda się konfliktowi Polska-Litwa. Jest już koncentracja oddziałów na granicy. Siły powietrzne i marynarka wojenna w pobliżu Klaipedy. Nadejdzie stosowny moment i będziemy działać. I to gruntownie. Polska nota do Kowna jest krótka i ultimatywna. Teraz Kowno musi udać się do Kanosy, albo zostanie zdeptane. 21 marca 1938 roku. Wczoraj. Polska wyszła zwycięsko z konfliktu, Litwa kompletnie pokonana. Bezwłocznie nawiązuje się stosunki dyplomatyczne i wszelkie inne. I jak tutaj wskazuje ten ostatni fragment z dzienników Gebelsa, Litwini nie tylko przez sam fakt, że byli państwem zdecydowanie słabszym, o mniejszym potencjale niż państwo polskie, ale także przez właśnie te niemieckie naciski, które również przyczyniły się do tego, że Litwa pozostała osamotniona na arenie, arenie międzynarodowej, musiała, kowno musiało ustąpić ostatecznie i poddać się, przyjąć wszystkie warunki tego polskiego ultimatum. W ogóle sam kształt tego polskiego ultimatum jest pewnym ewenementem na skalę międzynarodowym, bo zazwyczaj ultimatum będzie dotyczyła jakichś kwestii terytorialnych, rewizji terytorialnych albo poddania się jakiegoś państwa, pod wpływy Tutaj polski ultimatum zawierało tylko, tylko kwestię nawiązania ponownych relacji dyplomatycznych, więc właściwie ono było tak właśnie przez ten sam fakt swojej konstrukcji dość mocno niekonwencjonalnej i właściwie mogło przyjać pewnej takiej stabilizacji relacji w tym regionie i w ogóle samej poprawy relacji między Polską a Litwą, bo ciężko było w ogóle mówić o jakichś relacjach, gdy Finni nie utrzymywali z nami żadnych stosunków przez właśnie ten okres XX międzywojennego aż do tego 1938 roku. W tym momencie kończymy część pierwszą naszych rozważań na temat stosunków polsko-niemieckich w latach 30., Kolejny odcinek będzie dotyczył koncepcji Trzeciej Europy, Józefa Becka, a także powolnemu dążeniu do II wojny światowej. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie odcinka wszystkich widzów, którzy dotarli do tego momentu. Zapraszamy do wsparcia naszej działalności na Patronite lub postawienia nam kawy na slash beczka prochu Dziękujemy za wysłuchanie. Dziękujemy.